Kreta i 5 jednodniowych wycieczek z finałem na plaży. Dobrze przylecieć do Hani i zobaczyć, jak wokół weneckiej twierdzy rozrosło się liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców miasto. W weneckim porcie polują na turystów nadbrzeżne fast foody i kawiarnie. W głębi czai się stare miasto, gotowe wyłudzić setki euro. Na podziwianie uroku wąskich uliczek, zabytków i zakupy, jeden dzień to za mało. Korzystając z lokalnej komunikacji lub wynajętego auta, przemieszczam się do miejsca, skąd najbliżej będzie do wybranych atrakcji. W Retymno, podobnie jak w Hani, podziwianie uroków miasta przez jeden dzień to za mało. Jest na czym zawiesić oko. Gwar, labirynty uliczek, zabytki wchłanialiśmy przez ponad 2 godziny. I to był punkt pierwszy jednodniówki z finałem na plaży. Punkt drugi. Z dala od zgiełku, odległy o parę kilometrów od Retymno, to Wąwóz Mili. Z Ksiro Horio zaczyna się szlak, który dostarczy Wam wrażeń z pogranicza horroru. Strome ściany, potok Mili przegradzany stalowymi mostami i tajemnica opuszczonych zabudowań. Skały wiszące nad głową, kamienne łuki, spadające głazy. Groza. Główna atrakcja wąwozu, przypominająca starożytne ruiny, to opuszczona z nieznanego powodu osada Mili. W XVII wieku w tym miejscu wyrosły jak grzyby po deszczu młyny wodne. Naliczono ich około 30 i to był bodziec do tego, aby tu żyć i pracować. Wkrótce Mili stało się ważnym dostawcą mąki dla Retymno, a ludzie cieszyli się życiem, za co nie zapomnieli podziękować Bogu. Tak jak przedsiębiorczy młynarze wyparli ręczne milenie ziaren, tak rozwój techniki pozbawił ich pracy. I stało się to, co neowieszcz Sienkiewicz określił jako huj dupa i kabiej kupa. Osadę we władanie wzięły żywioły i flora. Zachowało się parę miejsc nadających się na pustelnie. Zapewne wkrótce pojawią się oferty. Wody, której potrzebowały młyny, nie brakowało w tych uroczych okolicznościach przyrody, choć wokół susza. Woda okaże się darem Bożym jeszcze w 2 przypadkach. Za kilkaset metrów czeka nas kolejna niespodzianka. Filiżanka wyśmienitej greckiej kawy na bazie wyżej wymienionej wody, wzbogacona widokiem na wąwóz.
W drodze powrotnej zahaczamy o kościółek pięciu dziewic, gdzie źródło cieknie z wolna, zapewniając surowiec do świętej wody. A okolica, oprócz miejsca na posiłek, zapewnia relaks, święty spokój i belweder. Wiesz, jeszcze tylko co ci podpowiem, żebyś... Aby się dostać do punktu numer 3 planu, nie skorzystamy z lokalnego transportu. W pobliżu miasta Georgopolis na południu słodką wodą kusi jezioro Kurnas. Jest tam obiecana plaża, a możliwości opalania, pływania, wiosłowania zależą od grubości waszego portfela. Free parking bez zakupów w kawiarni lub fast foodzie to ściema. Za darmo z chwilą wprowadzenia euro umarło. A teraz płynnie skręcamy do drugiego dnia wycieczki z finałem na plaży.